Moi drodzy, w ostatnim tygodniu, konkretnie w czwartek, Komisja Senacka w Waszyngtonie zaaprobowała zwiększenie wydatków na armię amerykańską o 25 miliardów dolarów. To znaczy, że w przyszłym roku, w 2022, Stany Zjednoczone wydadzą na armię ponad 700 miliardów dolarów. 700 miliardów, sporo. I mam pytanie, nie wiem, czy wiecie, ile potrzeba dolarów, jaka suma potrzebna jest na to, żeby zakończyć problem głodu na świecie. Jaka suma jest potrzebna na to, żeby rozwiązać problem głodu na całym świecie. Wiecie, jaka to jest suma? 30 miliardów. To są takie oficjalne dane. Organizacja Narodów Zjednoczonych jakiś czas temu właśnie ogłosiła, że gdybyśmy mieli 30 miliardów dolarów, to bylibyśmy w stanie zakończyć problem głodu w świecie. Więc 30 miliardów dolarów jest potrzebne rocznie, żeby rozwiązać problem głodu, a Ameryka sama wydaje na zbrojenia 700 miliardów dolarów. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie krytykuję Ameryki. Ja się nawet cieszę, wiecie, że wydajemy 3 razy więcej niż Chiny na armię i cieszę się, że wydajemy 10 razy więcej niż Rosja na armię. To chyba dobrze. Ale chcę wam pokazać taką perspektywę całą. Chcę wam powiedzieć, że wam czasem nie przyszło do głowy kiedyś Pana Boga winić za głód na świecie. To nie Pan Bóg jest winien głodowi na świecie. To nie Pan Bóg jest winien problemom na świecie. To my jesteśmy winni. To jest nasz problem. To jest nasza niesprawiedliwość. To jest nasza niewierność. I dobrze mieć tą perspektywę właśnie w głowie. Dzisiaj w Ewangelii Jezus rozmnaża chleb. Pan Bóg się troszczy o każdego człowieka. Pan Bóg jest dobrym Ojcem, który daje nam nie tylko to, co nam potrzeba, ale więcej niż potrzeba. Natomiast to nasze starania, to my się bardzo staramy, żeby 30 milionów ludzi rocznie umierało z głodu, bo tyle umiera co roku. To są nasze starania, to są nasze wysiłki, nie Pana Boga. Więc dobrze o tym pamiętać. Statystyki mówią o tym, że dzisiaj na świecie się produkuje tyle żywności, że można by wyżywić 10 miliardów ludzi. Znowu oficjalne dane. Tyle się produkuje żywności, że starczyłoby na 10 miliardów ludzi. Na Ziemi mamy 7 i okazuje się, że nie możemy ich wyżywić. Jak to jest? Co jest z tym głodem? Produkujemy żywności na 10 miliardów, a nie możemy wyżywić 7. Jak? Marnotrawstwo. To jest problem. Produkujemy żywności na 10 milionów ludzi, a przynajmniej ze 3 miliardy ludzi wyrzucamy do kosza. Przeciętna amerykańska rodzina wyrzuca rocznie do śmietnika jedzenie na 100 dolarów. Nie mówię, że wy wyrzucacie, wy nie wyrzucacie. Dlatego ci inni wyrzucają więcej, ale statystycznie rzecz biorąc, rodzina każda amerykańska co roku wyrzuca 100 dolarów do śmietnika. Jak tego dołożysz do tego wszystkie jedzenie wyrzucone w restauracjach, w szpitalach, w sklepach, w domach opieki, to wtedy się zaczyna to wszystko zgadzać. To już wtedy rozumiesz, dlaczego produkujemy żywności dla 10 miliardów, a nie możemy wyżywić 7. Wtedy te rachunki się zaczynają zgadzać. I my robimy dokładnie odwrotnie to, co Jezus robił. Wiecie, Jezus nakarmił 5 chlebami 5 tysięcy ludzi, a my 5 tysiącami chlebów nie możemy nakarmić 5 ludzi. Odwracamy dokładnie to, co Jezus robił. Odwracamy Jezusowy cud. Także warto się nad tym zastanowić i przede wszystkim nie marnować dni jedzenia. Nie wyrzucajcie jedzenia. Wyrzucanie jedzenia to jest grzech. Drugie pytanie, które się rodzi w związku z tą Ewangelią, to jest też, czy potrafimy się dzielić? Czy potrafimy być jak ten mały chłopiec? To też jest ciekawe. Zobaczcie, stoi tłum ludzi, 5 tysięcy ludzi głodnych. A z drugiej strony jest jeden chłopak, który ma nadmiar. Przecież dla niego, do tego małego chłopaka, 5 chlebów i 2 ryby, to było za dużo. On się tym podzielił. Nie? Czy my potrafimy być jak ten mały chłopiec? Czy potrafimy się dzielić z innymi tym, co mamy? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie to jest takie. Czy się modlisz przed jedzeniem jeszcze? Pan Jezus dał dobry przykład. Nakarmił 5 tysięcy ludzi, ale najpierw się pomodlił. Najpierw, zanim zaczął dzielić te chleby, to złożył Bogu błogosławieństwo. Dziękczynienie, błogosławił Boga. Więc to jest trzecie pytanie, z którym was zostawiam. Czy przed każdym posiłkiem się modlisz? Czy dziękujesz Bogu za to, że masz co